Hej, witam Was w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu i dzisiaj mamy poranek. Nie wyglądam najlepiej, jestem jeszcze w piżamie. Muszę wyjść za... Jest 6:55, muszę wyjść za 20 minut. Nie jestem gotowa. Słuchajcie, tak mi się nic nie chce. Serio. Już prawie koniec tygodnia. Co sobie zrobić? Zrobię sobie brwi. Tak sobie idziemy, że pogadam sobie do Was, podnarzekam. Ten poranek, nie mam kawy, nie mam nic w domu, nic sobie nie zrobiłam, nie przygotowałam, no trudno. Słuchajcie, przeprowadzam się za niedługo, nawet nie wiem za co się zabrać, nie wiem za co się zabrać i generalnie. Sorry, mówię cicho, ale ludzie śpią w domu, więc nie chcę krzyczeć. No i tak, dzionek będzie miał jaki plan na dziś, idę do pracy. Po pracy może będę farbować włosy i będę również szła do kina, jak dobrze pójdzie, na Igrzyska Śmierci. A na razie sobie chilluję. Nie no, nie da się. Jestem zbyt zaspana, żeby się pomalować. Coś jest nie tak. W ogóle te brwi są dla mnie za ciemne. Boże. Powinna zrobić challenge 6 godzina. Rano make-up challenge, po prostu nie da się. Po prostu się nie da. Ja nie wiem, jak to może wyglądać wspaniale i bezbłędnie rano. Stwierdziłam, że sobie zaszaleję dzisiaj z warkoczykiem, tak jak pod filmem o rozdaniu. A czemu by nie? Tylko dzisiaj mam warkoczyk z dwóch stron. Okej, okay. Zrobię sobie klaskę. Klaska. Widzicie, ja nie umiem mówić. Kreska eyelinerem. Super liner. Słuchaj, po co ja do Was gadam? A nudzi mi się. A jaki tusz polecacie? Ale taki drogeryjny, bo słuchajcie, ja użyłam próbki z Maka cały czas. W tym świetle mam taki wielki kinol, masakra. Przynajmniej już go pościeliłam do filmu. Nie jest źle. Więc... Skończył mi się tusz generalnie, doklejam sztuczne rzęsy cały czas. Ale fajnie było mieć tusz do rzęs. Więc jakbyście polecili jakieś rzęsy, jakiś tusz do krótkich rzęs, byłabym wdzięczna. Gdzieś mi tyka zegarek, nie mogę go zlokalizować. Krehagen i Winehouse, nie dam rady, nie dam rady. W dzień? Rano nie dam rady. Dajcie jakieś... Porad, co mam zrobić? Taka z... O, cholera jasna, no nie da się kreski eyelinerem zrobić. Hej, słuchajcie, już jestem po pracy, już jest wieczór w sumie. Nie no, 5 godzina. Teraz idę szybko do budce skoczyć po farbę do włosów. Lecę do Kasi i Tomiego, bo będą mi farbować włosy na Floridę. Sobie tutaj troszeczkę wcześniej rozjaśniłam włosy i nakładać będę moją Floridę, bo już dawno jej nie miałam na włosach. No, a później chyba pójdziemy do kina, więc dam Wam znać. Hello! Hello! Jesteśmy u Kasi i Tomiego! Cześć! Cześć! And this is Tomi, to jest Tomi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. And będziemy... I słuchajcie, to jest Tomi i mam w planie nagrać z nim challenge za niedługo, bo Tomi się zgodził. Tomi nie jest Polakiem. Nie jestem Polakiem, jestem Węgrem. Tak? I troszeczkę mówię po polsku. Tak, Tomi... To jest Węgry, troszeczkę mówi po polsku i będziemy nagrywać challenge, Polish challenge, gdzie Tomi będzie mówił po polsku, ale więcej dowiecie się w przyszłości. Będzie więc... najlepsze. Będzie najlepsze, będzie dużo śmiechu, bo tam jest śmieszny. No i słuchajcie, teraz siedzę u Kasiuni, mogę Ci pokazać? Tak. To. Halo. Halo, więc farbujemy, będziemy farbować włosy, a zaraz pójdziemy po farbowaniu, pójdziemy do kina na Igrzyska Śmierci. Podobno... Takie o, no ale zobaczymy jak to będzie. Farba jaką będę się używać jest to L'Oreal Preference Florida, ale to już na pewno wiecie, jestem strasznie żółta w tym świetle, no ale co już mam zrobić, takie co uroki vlogowania. No i popijemy sobie herbatkę z takiego ślicznego kubeczka, rozrabiamy farbę i będziemy się zabrać za malowanie włosów. Może się otworzę żaluzję, ale tylko... Halo! Kończymy nakładanie farby. Nie wiem, czy to zakończona sukcesem. No jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Będzie super. Będzie super, będzie Florida, będzie rude włosy będą pewnie.
Idziemy teraz się napić pewnie herby jakiejś znowu. Będziemy pukać. Ale ciekawy vlog. To zawsze mam pytanie. Jakie pytanie my tu mam zadać? Pytanie numer, już nie wiem, które, czwarte? Ulubiona farba do włosów. Jestem z tym na umywalce. Nie. Jakiego psa będę mieć? Albo jakiego psa zawsze chciałam mieć? Rasę. Powinniście wiedzieć. Widzieliście kiedyś coś takiego? O nie. Pękło mi usto. Warga. Taki woreczek. Żeby farba się dobrze rozwinęła. Wyglądam jak kretyna. Tak się farbuje włosy w domu. Tak się farbuje włosy na budżecie. Tak wyszły włoski, ale nic nie widać. Mam tu Oksy 3D. Miu Miu. Miu Miu 3D. Nigdy nie widziałam brzydszych okularów. Jak żyję. 25 lat. 23. 24. Okej, okay, przymierzam drugie. Łaka hipsteriona. Nie mój styl, sorry. Nie jestem najśliczniejszym człowiekiem. Więc kolor wyszedł tak, czyli nie widać nic. Ale pewnie w innych filmach zobaczycie, jak wyszedł. W kolejnych filmach, mam nadzieję. A teraz, ale nudny vlog, jest, tu się nie dzieje. Teraz zmykamy do kina na Igrzyska Śmierci. Trzymajcie kciuki, żeby było spoko. I w ogóle odpadły mi rzęsy. Sztuczne rzęsy. Cześć Tomi, przywitasz się? Jeszcze raz? Cześć. Tomi jest chory i taki jest nie w humorze coś. Trzeba nie w czasie. Mati już czeka, więc my się zmywamy. Bye bye. Bye, bye. Abe robe. Chuinka! Chuinka! Ale na tle choinki. Czekamy na Matiego. Czekamy na Matiego. Mati idzie! Gdzie jest Mati? Cześć Mati! Idzie. O, o, będzie zły. Mati będzie zły. Kto to? Ja, mnie. Taki śliczny przyszedł tu. Gdzie idziemy? Do kina. No nie bądź taki, bo potem będziesz smutny. Idziemy do kina. Zawsze ma to, że włączam kamerę, to ma... Jaka ja jestem zła, jak ja jestem zły. Nie. To krema. Idę. Właśnie, tyle masz subskrybentów. Teraz subskrybentów. W całym filmie będę żółta. Temat przewodni? Żółty. Kolor przewodni. Kolor przewodni. A co powiedziałam? Temat. Hej, witajcie. Mamy godzinę 11 w nocy. Wróciłam z kina. Wróciliśmy z kina. Jakie są refleksje o moim filmie? O filmie. Igrzyska śmierci. Słuchajcie, no... W skali od 1 do 10, im dłużej myślę o tym filmie, tym mniej mi się podobał. Skali 1 do 10 tam było 5, 6. Nie wiem czemu. Uważam, że przesadzili trochę. Przesadzili trochę i pewnymi momentami myślałam, że oglądam Gwiezdne Wojny. Pewnymi momentami myślałam, że oglądam jakiś horror i Jamesa Bonda. Ogólnie film był spoko. Czego też nie rozumiem, dlaczego ten film był w 3D. Bo nie było tam żadnych jakichś efektów. Więc nie wiem, czemu był ten film w 3D. Tylko głowy były w 3D i ludzie i tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o 3D, żadnych efektów nie było fascynujących. Połowa filmu działa się w tunelu, gdzie było ciemno. No jeżeli chodzi, nie czytałam książki Hunger Games, może powinnam, nie wiem. Generalnie podoba mi się, pierwsza część mi się podobała, druga część mi się podobała. O, Maki już mój już zniknął całkowicie. Miałam rzęsy, odczepiłam je i zaraz idę i tak spać. Zmienię wszystko. Pierwsza, druga mi się podobała. Co prawda w pierwszej uważam, że też trochę przesadzali, było to zbyt fikcyjne, zbyt... Nie wiem, Katniss powinna już umrzeć w pierwszej części. Więc w pierwszej części za dużo budżetu działo się w lesie. Druga część była spoko nawet. Trzecia część to nawet też. Ale ta ostatnia część to było takie ponaciągane już wszystko. A najbardziej irytujące była ta ostatnia scena, kiedy ona już ma dzieci, siedzą na łące. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem.
Nie wiem. Takie średnie mam uczucie, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy tylko ja mam takie mieszane uczucia? Słyszałam różne opinie, że ludzie wychodzili w połowie filmu, bo im się nie podobało, ale nie wytrwali do połowy. Ja wytrwałam do końca, ale tak jakoś spoko, spoko, fajnie poszłam do kina, trochę się zrelaksowałam. A teraz pora iść spać. Nie spię w vlogu ciekawego, się nie wydarzyło. Widzicie, to jest moje włosy, ale to i tak nie jest prawdziwy kolor. Tak wygląda Florida, po prostu taki ciepły kolor. Już gadam głupoty, w ogóle miałam dzisiaj bardzo stresujący dzień, więc cały czas gadam głupoty. I przyszły tydzień będzie dziwny. Będę robić coś dodatkowego do pracy. I nie wiem, jak to będzie wyglądać. Trzymajcie kciuki. Może w kolejnych vlogach wam powiem coś więcej. Bo nadchodzi chyba czas na nową pracę. Ale nie wiem, z tego będzie. W tym momencie wszyscy wszystko mówią, ale nikt mi nie mówi nic, więc to jest takie dziwne. No. I to było na tyle. Idę z Kimę teraz. I jutro wstaję rano. O 6 rano mam na 7 do pracy. O mój eyeliner już znika. Z powierzchni ziemi. Dobranoc. Pa.